Halo, halo, dzień dobry, witam Was wszystkich. Eh? Co to jest w ogóle? Jakieś gra Universal? Naughty Dog? O co tu chodzi w ogóle? A, no tak, oczywiście, że tak. No, jakże bym zapomniał, jakiś czas temu została wydana wczesna wersja alfa Crasha Bandicoot 3 Warp. I postanowiłem, że ja, jako że już wiele tych wersji Alfa, Beta, Gamma, czy jak jakie sobie to nazwać, ograłem, to postanowiłem, że i tym razem zagramy w najpierwsiejszą alfę Crasha Bandicoot 3. War! Jeśli ten materiał Wam się spodoba, to nie zapomnijcie go ocenić łapką w górę. A jeżeli się nie spodoba, to oczywiście łapką w dół. Uzasadnijcie dlaczego w sekcji komentarzy. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału. I pamiętajcie o dzwoneczku, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zaczynamy w takim razie. I ja pierdzielę, co jest z tą Koką? Halo, czemu ona ma zielone źrenice? Koko, coś ty ćpała! No. Przyznam szczerze, że jest to zmiana, której bym się nie spodziewał. Generalnie koko z zielonymi źrenicami? nowe nie znałem. zdecydowanie. Mamy oczywiście standardowo tak jak to w kraszu trójce, warpromy podzielone na... Odpowiednie sektory w Time Twisterze Fabuły nie muszę zdradzać, ponieważ coś takiego jak Fabuła w tej alfie nie istnieje. I przejdźmy sobie do pierwszego poziomu, jakim jest Toad Village, gdzie mamy niebieski klejnot do zdobycia z jakiegoś powodu. Komuś chyba się coś tutaj. Pierwszy poziom zaczyna się bez jakiejkolwiek. No dobra, może nie bez jakiejkolwiek, bo jest tutaj pierwsza nowość. Mianowicie ta tutaj skrzyneczka, to obramowanie. Coś co ma być skrzynką, a jeszcze nie jest tą skrzynką. Zobaczymy w sumie później, co nam przyniesie jakby ten poziom. Hejka kura, hejka koguciku, kurko, co tam u Ciebie? Hello, hello! Jest też i tutaj koziołek, którego potraktowałem spinem. Jest i nasz Aku Aku. Na razie tutaj nie mam co za bardzo dyskutować na temat zmian, bo jedyną póki co zmianą jest to obramowanie na początku poziomu. No i mogę tutaj jedynie zwrócić uwagę na to, że jest skrzynka z Aku Aku, która w finalnej wersji została przesunięta przy wejściu do bonusu. Czy sam w sobie bonus jakkolwiek się zmienił? Nie mnie to na tę chwilę oceniać. Zobaczymy jak wyjdziemy. Jedyne, co tutaj tak naprawdę się zmieniło, to ta podłoga się co jedynie tutaj zmieniła. Te belki chciałem powiedzieć, że się zmieniły, bo mają bardziej kolor taki szarawy z jakiegoś powodu. No, twórcy pewnie zapomnieli ogarnąć tego. No, w końcu jest to alfa, nie możemy się czepiać zbyt bardzo takich szczegółów, co nie? Znowu koziołek. I żabka. I druga żabka. I sługus korteksa z dosyć długim sztylecikiem. A do tego kryształ i znowu koziołek. Ponownie koziołek. I dwie skrzynki losujące. Nie muszę tłumaczyć, myślę, tego, że te skrzynki losujące są czasowe. Więc jeżeli będziesz zbyt długo stał i lampił się na te skrzynki, to skończy się to w ten sposób, że te dwie skrzynki zamienią się w stalowe skrzynie. Wiem. Mocny spoiler. No i poziomu, tak jak nie zrobiliśmy na 100%, tak nie zrobiliśmy na 100%, ale chcę wrócić do tego poziomu i zobaczyć, co ciekawego teraz się zmieni. Może, ta, może to obramowanie w końcu odblokuje. A jak żeby inaczej, moi drodzy, jeśli interesuje Was, dlaczego nie ma tego zegarka złotego, tak miał pierwotnie wyglądać złoty zegar. Naprawdę, jest. Mówię to bez krzty jakiejkolwiek ironii. Sami zresztą zobaczcie zastosowanie tego. Normalnie mamy czasówkę w prawym dolnym rogu. No i brak jakichkolwiek skrzynek z zatrzymaniem czasu, a raczej z zamrożeniem czasu. Więc wygląda to na to, że tak naprawdę czas sobie tobie leci do przodu, a ty nawet nie masz możliwości go jakkolwiek przytrzymania. No i przede wszystkim jeszcze to, że skrzynki normalnie pozostały, jaki bonus, więc oznacza to, że być może do tego bonusu bym mógł wejść w trakcie robienia czasówki. Nie mam zielonego pojęcia, nie testowałem tego i szczerze powiedziawszy, nie chcę mi się tego testować. I jaki relikt dostaniemy? Minuta 3. To jest platynka, więc na to wygląda, że nie musiałem się jakoś super starać, a się udało. Super, jestem z tego tytułu zadowolony. A, mamy oczywiście taniec Crasha, znany nam bardzo dobrze. Under pressure. Let's go! Drugi poziom, jeden z moich ulubionych, chociaż duża część fandomu Crasha z jakiegoś powodu nie lubi tego poziomu. W ogóle fandom Crasha bardzo nie lubi poziomów podwodnych w Crashu. I okej, okay, jestem w stanie to zrozumieć w jakimś stopniu, aczkolwiek ja do tych poziomów absolutnie nic nie mam. W Crashu Trójce bardzo lubię te poziomy. O! Siema. No taki fioletowy kolor masz w sumie. Okej. Okay. Spoko. Rozumiem. Szanuję. Nawet w sumie lepiej ten fioletowy kolor wygląda niż e, ten, co jest w finalnej wersji. Ten taki bordowy. Uwaga na bomby. One są... Niebezpieczne lepiej uważać na nie, ponieważ możesz stracić życie. Nie lubię bardzo tej sekcji, nigdy jej nie lubiłem za dzieciaka i nie lubię jej po dziś dzień, bo zawsze jakoś trafiam w tą taką płytę, która jest właśnie naelektryzowana i zwykle albo tracę życie, albo tracę akła i siup w skrzynkę. Jak możecie zauważyć, ja jakoś specjalnie nie staram się w tych poziomach, dlatego że nie będę robił tego prototypu na 100%, ponieważ nie jest to skończona gra. I nie opłaca się tego robić na 100%. Po co mam robić 100% z czegoś, co jest niedokończone, i w którymś momencie się kończy? I ten nie mówię o końcu gry, który powinien być zaprogramowany. A nie jest. A skąd to wiem, to kiedyś tam wyjaśnię. Dobra, Orient Express, let's go! Tutaj troszkę nie podoba mi się ikonka Koko, jakoś tak dziwnie wygląda. I zastanawiające jest to, że Crash wchodzi do poziomu, a znając życie zaraz będzie Koko, co nie? Troszeczkę ubolewam, że nie ogarnęli jeszcze tej animacji, gdzie wchodzi Koko. I patrzcie, Koko ma normalne oczy! Dlaczego w Time Twisterze miała Przećpane te oczyska Nie mam zielonego pojęcia, powiem wam szczerze Ale dobra, coś co ja uwielbiam Czyli między innymi trzymanie kółka I zapierdzielanie prosto przed siebie Na pełnym speedzie Uwaga na smoka Uwaga na tego tutaj ziomka Smok, smok, unik, unik No Nie było to planowane Ale często za dzieciaka właśnie tak uderzałem No, nie było to fajne bardzo to bolało. No ale mamy kryształ, o to chodziło. Jezu, ile ich tutaj nawalili w tym prototypie, A, ale to tylko pokazuje, że oryginalnie Crash 3 miał być dziepko trudniejszy, przynajmniej tak mi się wydaje. No, tak to zostało przedstawione, co tu mogę więcej powiedzieć. Dobra, 42 na 51, trudno, nie mamy wszystkiego, trzeba jakoś z tym żyć. A, swoją drogą nie pochwaliłem się, ale mój nowy nabytek. Pat od Playaka 5. Muszę przyznać, że jestem zadowolony z zakupu i świetnie się gra. Naprawdę mega wygodny pad. Polecam bardzo serdecznie. Dynamite. Okej, okay. ten poziom zupełnie inaczej się nazywał w finalnej wersji, ale spoko. Jako, że jest to prototypowa wersja, to można wybaczyć. Widzę tutaj początek bez zmian, nie licząc tej przezroczystej skrzynki, a raczej obramowania. I uciekamy. Wow, Kurde, ten teraz ujeżdża tego triceratopsa, czyli coś, co było oryginalnie planowane, a z jakiegoś powodu niedodane. Bardzo mi się to podoba, ej, dobra. Z prawej, z lewej i z prawej. Dobrze. Mamy pięknie ucie u ucieczka. Pięknie została. Czemu ja gadam jak upośledzony? To jest właśnie powód dlaczego muszę częściej nagrywać, ponieważ wtedy mi się pewne słowa zaczynają przypominać i wtedy brzmie... Normalniej. A ten widzę, że próbuje zdjąć tego tutaj ziomeczka. A. Może kiedyś się uda. O, i zniknął, widzicie? Patrzcie, już nie ma go. A przed chwilą tutaj był i próbował go zdjąć. He. Na razie ta część poziomu jest bez zmian. Na tę chwilę nie zanosi się na coś, co mógłbym skomentować. Bo to co tutaj widzę, to już wszyscy bardzo dobrze znamy z finalnej wersji. Mógłbym wejść do bonusu, ale w bonusie akurat nic się nie zmienia. Skąd to wiem? Bo sobie troszkę testowałem i sprawdzałem. Bo chciałem zobaczyć, czy w ogóle ta gra będzie działała dalej niż poziom numer 4 i warproom numer 1. Tak więc, no, działa. Więc dlatego wiem, że nie ma nic ciekawego, bo tam jest wszystko bez zmian. Druga ucieczka, czas zacząć. Dobra, znowu nas goni. Śmietnik. Mam nadzieję, że nas nie dogoni, bo w dziwnym trafem jest coraz bliżej. I w ogóle kryształ jest w innym miejscu, bo on oryginalnie był zupełnie gdzie indziej. Dobra, możemy stąd uciekać. Yes, mamy to, mamy to. Aje Matej, tak. Making Waves oryginalnie nazywa się I Matej, a przynajmniej tak twórcy chcieli oryginalnie ten pierwszy, ten pierwszy, może święty, ten piąty poziom nazwać. Wow, coś coś za nami było. He! Śmiesznie wygląda ta dryfująca bomba tam za nami. Nawet się do niej dostać nie możemy. XD. Dobra, na tę chwilę nie widzę, żeby coś przykuło moją uwagę poza tym przezroczystym obramowaniem, gdzie będzie skrzynka z czasówką i skok! Unik i skok. Bomby tutaj w ogóle nie atakują. Co jest grane? Lol, dziwne. Troszkę to było dziwne, nie będę tego ukrywał. Wydawało mi się, że te bomby zaraz tutaj wyskoczą. A tu taka ciekawostka. I skok. No, kryształ jest w miejscu, gdzie powinien być czyli tutaj zero zmian. Wow, ziobro zaskoczenia. I myk, i cyk, i myk. Dobra, końcówka tego poziomu jest z inna. Zupełnie inaczej pamiętam końcówkę tego poziomu. O. I mamy klejnocik, fajna sprawa, super. I to tyle, fajnie, elegancko, nie będę tego ukrywał, że jest, jest dobrze, jest dobrze. Bierz kryształ, no i bierz klejnot, niech ci będzie. Tiny Tiger, let's go. Zobaczymy, czy tutaj będą jakieś zmiany. Lub coś co powinno mnie zaskoczyć. Dobra, na tę chwilę nie widzę, żeby była scenka z korteksem, a więc nie ma czegoś takiego, więc korteks pierwotnie chyba nie był tu planowany. Straszna cisza w ogóle jest tutaj. Zero muzyki, zero w ogóle dźwięków, czegokolwiek. No dobra, są odgłosy jak atakuje lwy. Dobra, to, to, to jeszcze jest, okej. Okay. Ale nawet widownia tutaj nie wydaje z siebie żadnej dezabropady, że atakuje tajniego, więc dziwna sprawa. No. Szybko poszło. A, ej, ty! Halo! Halo, tajni, budzimy się. Co to ma znaczyć? Ty, co tyś żeś się zbagował, chłopie? No jeszcze po hamsku nas wyrzucili. No co za kurde gbury jedne. Dobra, mamy kolejny Room odblokowany, wszystko fajnie. I Koko znowu ty masz te zielone oczyska. Ogarnij się! To jest gra dla dzieci. Przestań brać te dziwne substancje. Bo potem ja po dupie dostaję. I ja mam potem żółty dolar. Zapiszmy sobie. A patrzcie kurczę, skubani byli na tyle leniwi, że jeszcze nie zaprogramowali tych zdjęć, ty, tych ikonek z crasha trójki. Jak na przykład pokonaliśmy teraz tajniego, to teraz powinna się ikonka tajniego pojawić, a tu jest Polar z crasha dwójki. Co za kurde. ajajaj, dobra. Mamy save'a już ogarniętego, wszystko fajnie. Tak jak powinno być. Tak więc myślę, że z tego miejsca będziemy mogli sobie kończyć nasz pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się on spodobał? Co tu się wydarzyło? Dlaczego trzy ostatnie warp... Co jest? Czemu dwa ostatnie warproomby są odblokowane? To chyba nie powinno mieć miejsca. Ale okej, nie narzekam. Niech będzie! Moi drodzy, mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał. Jeżeli tak, to nie będę się już powtarzał. Mam nadzieję, że wam się on spodobał. Liczę na aktywność pod tym odcinkiem, bo chciałbym poznać Waszą opinię na temat prototypu Krasza trójki i myślę, że będziemy się widzieć jeszcze w jednym odcinku, maksymalnie dwóch, ponieważ myślę, że przejście tego prototypa zajmie mi jakieś jeszcze dwa odcinki. I tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się, cześć i niech moc będzie z wami. I z Crash'em też. No i skoko niech też będzie może w końcu ogarnie te swoje oczodoły. Na razie trzymajcie się i ją!